tego Super Wiktora, wyjątkowość, no to najlepiej by powiedzieli ci, którzy mnie nominowali. Ja w ogóle nie mam pojęcia, dopiero teraz będę musiał to wszystko jakoś poukładać, no żeby się komuś pokłonić tej kapitule. Ja w ogóle dokładnie nie wiem, co to jest ta kapituła. Nie zdążyłem się zapoznać z tymi materiałami. No pewnie jacyś mądrzy ludzie, którzy wiedzą, że na mapie jest Kraków i że w tym Krakowie ciągle się coś dzieje i warto nie tylko kardynała Dziwisza i księdza Bonieckiego za super wiktorzyć, ale również kogoś z Teatru Wiecznie Żywego Krakowskiego. Ja ostatnio spotkałam się z definicją Warszawy, nową definicją, a mianowicie Warszawa to jest pierwszy przystanek za Krakowem. No pewnie tak zawsze było, no bo to taki był król jeden, co się zdenerwował, wsadził na tratwy, popędził w dół i stąd mamy ukochaną stolicę, a my ciągle tam w Krakowie trzymamy się dobrze. Mam nadzieję, że tutaj to jest doceniane. Najlepszym jestem dzisiaj dowodem. Ten dowód jest oto tutaj, tak? Porozmawiajmy króciutko o wyższości Krakowa nad Warszawą. No przede wszystkim, jeśli idzie o szerokość geograficzną, prawda? No to klimat mamy bez wątpienia lepszy. No, w Krakowie dziewczyny mamy piękniejsze. W Krakowie kuchnię mamy znakomitą, szczególnie w restauracji pod Baranem przy Gertrudy 21. Tam podają gęś pieczoną, najlepszą w Polsce. No i do teatru warto przyjść. W Krakowie naprawdę jest gdzie pójść wieczorem. A jak ktoś nie lubi teatru, to na Kazimierz można. Była pani na Kazimierzu ostatnio? Ja prawie z Krakowa jestem. No proszę, no to o czym tu rozmawiamy, prawda? No więc, a teraz już kiedyś był Kraków odwrócony od Wisły, teraz jakby obraca się z powrotem do tej pięknej rzeki. Teraz można sobie na przykład wynająć taką łódkę, co płynie do Tyńca z szampanem i z gitarzystą na przykład. Muszę wspomnieć, bo wciąż pamiętam pańskiego osławionego Hamleta, gdzie Ofelia się topiła w prawie łyżce wody. Pana najnowsze, najświeższe wyzwania artystyczne to? No to jest teraz Król Lir z Danielem Olbrychskim, to koniecznie trzeba zobaczyć. Ten fenomenalny aktor właśnie trafił na swoją rolę życia. No a poza tym teraz, żeby było po krakowsku na koniec, pracujemy nad Wyspiańskim. I po raz pierwszy w historii wystawiania dramatu Wyspiańskiego pokażemy po kolei cały tryptyk Wesele, Wyzwolenie, Akropolis. Także zapraszam do Krakowa. Cieszy się pan wielkim autorytetem wśród artystów. Kto powinien się bać Krzysztofa Jasińskiego? No, przede wszystkim rośliny i zwierzęta, bo jestem okrutnym ogrodnikiem. No i teraz przychodzi czas sadzenia, pielęgnowania, więc wychodzę za chwilę, jak stąd wrócę, ze szpadlem do ogrodu i drży ziemio.